10 najbogatszych kobiet na świecie, ranking opracowany na podstawie Forbes. Kong Xininin jest matriarchą rodziny Kong. Kontroluje konglomerat Sanhung Kai Properties, największego dewelopera nieruchomości w Hongkongu. Od 2008 roku Kong skutecznie kontroluje około 41% akcji. Za pośrednictwem trustu rodzinnego dlatego została uznana za największego akcjonariusza spółki według South China Morning Post przed powołaniem jej na stanowisko przewodniczącego w 2008 roku nigdy nie zasiadała w zarządzie firmy w Hongkongu. Rodzina Kong zajęła trzecie miejsce w najbogatszych rodzinach Azji według Forbes w 2017 roku, a jej wartość netto wyniosła 40 miliardów dolarów. Jeśli chodzi o Kong, aktualnie jej majątek to tylko 15 miliardów dolarów. Gina Reinhardt jest australijskim magnatem górniczym i spadkobierczynią fortuny. Według Forbesa i listy Financial Review Reinhardt była najbogatszą osobą w Australii od 2011 do 2015 roku. Tak jak wspomniałem jest dziedziczką prywatnej firmy zajmującej się poszukiwaniem i wydobyciem minerałów założonej przez jej ojca Longa Hancocka. Aktualnie jej majątek szacuje się na 15 miliardów 200 milionów dolarów. Zapytana kiedyś o kwintesencję piękna Gina Reinhardt nie wymieniła pereł, które zawsze ma na szyi, ani brunatno-żółtego krajobrazu jej ukochanego regionu Pilbara w Australii Zachodniej, tylko kopalnię rudy i żeleza. Choć zabrzmi to śmiesznie, to dla niej najpiękniejsza jest dziura w ziemi i surowce. Iris von Bona Rodzina kontroluje koncern Antofagasta, jednego z największych producentów miedzi. Klan ma także pakiet kontrolny w Cuenenco, producencie opakowań i przekąsek, który prowadzi interesy z Banku de Chile, a także inwestuje w energetykę, transport i usługi portowe. Rodzina posiada także dwie sieci ośrodków wypoczynkowych w Chorwacji. Sama Iris jest najbogatszą osobą w Chile i piątą w Ameryce Łacińskiej. Font bona przejęła majątek po śmierci męża. Androniko w 2005 roku. Aktualnie jej majątek wycenia się na 15 miliardów 400 milionów dolarów. Abigail Johnson. Jak podaje kobieta WPPL, córka Edwarda Johnsona kieruje obecnie stworzonym przez ojca potężnym amerykańskim funduszem Fidelity który w imieniu klientów z Europy, Azji Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej inwestuje na całym świecie ponad 272 miliardy dolarów. Abidjal zaczęła pracę w rodzinie firmy po uzyskaniu tytułu MBA na Harvardzie. Najpierw zdobywała doświadczenie jako analityk, by przygotować się do przejęcia w przyszłości kontroli nad firmą. Dziś należy do niej 24% akcji funduszu. A majątek szacowany jest na 15 miliardów 600 milionów dolarów. Laurie Powell Jobs Amerykańska bizneswoman, dyrektor wykonawczy i założycielka Emerson Collective, organizacji o wpływie społecznym, która oprócz działań inwestycyjnych i filantropijnych, opowiada się za polityką dotyczącą reformy edukacji, migracji, sprawiedliwości społecznej i ochrony środowiska. Jest także współzałożycielką i prezesem zarządu College Truck, który przygotowuje uczestników szkół średnich do defaworyzacji. Skąd taka fortuna? Lori Powell Jobs to wdowa po Steve Jobsie i fortuna została wyceniona na 18 miliardów 600 milionów dolarów. Susan Klatten, członek rodziny Quant. Główne branże, w które lokowany jest jej kapitał to motoryzacja, BMW dokładnie, przemysł chemiczny i farmaceutyczny i energia odnawialna. W 2005 roku zajęła 71 miejsce na liście najpotężniejszych kobiet świata. Obecnie wartość jej majątku szacowana jest na 22 miliardy dolarów. Yang 34-latka z Chin, była najmłodszą miliarderką na świecie, gdy w 2007 roku ojciec przekazał jej 70% udziałów w stworzonym przez siebie gigantycznym holdingu zajmującym się obrotem nieruchomościami. Zauważyliście, że większość tych milionerów czy miliarderów to nie są twórcy firm, ale osoby, które je przejęły. Otóż wartość holdingu, o którym wspomniałem, szacowana był na 6 miliardów dolarów. Dziś wycenia się majątek Wein na dużo więcej. Kobiecie udało się rozmnożyć tę sumę i uzyskać 22,5 miliarda dolarów. Jacqueline Mars Zajmuje stanowisko członka zarządu w koncernie Mars, ale tak naprawdę jest współwłaścicielką firmy produkującej znane na całym świecie batony Milky Way, Twix, Snickers, drażetki M&M's, a także karmy dla zwierząt Pedigree. Czekoladki wyrabiał już jej dziadek, jednak to dopiero jej ojciec, Forrest Mars, uczynił z niewielkiej rodzinnej firmy gigantyczny koncern. Forbes szacuje jej majątek na 23 miliardy dolarów. Alice Walton. Alice Walton jest jedyną córką założyciela sieci Walmart, sama Waltona. Swój pierwszy sklep otworzył on w 1950 roku, a w 1967 roku firma swoim zasięgiem obejmowała cały stan, a kilka lat później rozpoczęła działalność na szerszym obszarze. W ciągu kolejnych lat przedsiębiorstwo stale się rozwijało, zyskując światową rangę. Walmart mimo niskich cen i dużej popularności nie cieszy się dobrą opinią. Dlaczego korporacja była nagradzana antenagrodami takimi jak Public Eye za łamanie praw człowieka i pracownika? Firma była również nominowana do nagrody najgorszej korporacji świata za nieudzielenie rekompensady po katastrofie budowlanej na Rana Plaza. W USA organizowano liczne protesty przeciwko zarządowi firmy. Stawka godzinowa przyznawana pracownikom sieci Waltonów jest znacznie niższa niż w konkurencyjnych firmach i wypada gorzej nawet od krajowej średniej. Majątek Alice Walton szacowany jest na 44 miliardy dolarów. Francis Bettencourt Meyers, wnuczka założyciela L'Oreal, zasiada w radzie dyrektorów firmy od 1997 roku. Fortunę przejęła po matce, która zmarła w wieku 94 lat. Jej majątek to blisko 50 miliardów dolarów, co daje również 15 miejsce na liście najbogatszych ludzi świata. Niestety, ale przejęcie fortuny czy ogólnie poczynania rodziny Bettencourt nie są. Wolne od skandali. W 2008 roku bowiem Beddencourt Meyers złożyła donos kryminalny przeciwko Francis Bannier, znanemu francuskiemu fotografowi i wieloletniemu przyjacielowi seniorki Rodu. Francis oskarżyła fotografa o wykorzystywanie stanu psychicznego jej matki w celu pozyskania ponad miliarda dolarów w gotówce i prezentach. Miał on manipulować kobietą. By otrzymywać m.in. drogie dzieła sztuki. Sprawę tę szybko krzyknięto we Francji aferą Court. Sprawa ta wywołała konflikt pomiędzy matką i córką. Ich relacje poprawiły się dopiero po tym, jak Francis zrezygnowała z pozwu w 2010 roku. W 2011 roku jednak sąd orzekł, że Lillian Buttercourt jest niezdolna psychicznie do zarządzania majątkiem rodziny i umieścił ją pod opieką córki i wnuczków. Od tamtej pory Lillian Buttercourt była zależna od Francis i jej synów, a w zarządzie L'Oreal niemal 90-letnią miliarderkę zastąpił w 2012 roku Jean-Victor Meyer, mąż Francis. Dlaczego nie sama Francja weszła w skład zarządu? Tego można się tylko domyśleć, ale prawdopodobnie po prostu była zajęta swoimi biznesami, chociaż pojawiają się różne teorie spiskowe na ten temat. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie następną dyszkę, gdyż staram się realizować materiały zaproponowane przez Was. Tak też to działa ostatnio na Światowej Historii. W ostatnim czasie zrealizowałem nawet kilka odcinków, które były oparte na Waszych komentarzach, także śmiało komentujcie i mam taką propozycję. Komentarz, który zdobędzie najwięcej łapek, będzie realizowany. Myślę, że to bardzo ciekawa zabawa i myślę, że może... Zwiększyć wasz udział w tworzeniu tego kanału. Ponadto zapraszam was na wcześniej wspomnianą światową historię, gdzie staram się jak najczęściej dodawać nowe materiały, oraz zapraszam was na kanał Drama TV, gdzie możecie poznać różne ciekawe medialne historie. Także osoby, które są zainteresowane gwiazdami czy celebrytami, koniecznie zaglądajcie na ten kanał. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ to zwiększa zasięgi kanału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć.